wycieczka rowerowa z kółki kolarskiej Trzech Króli. Ale miałby Trzech Króli, a to aż czterech jest. 5. Wyszła. Dobra, jest Filip, jest Maciek, kto tam jeszcze jest? Filip drugi i Igor. Jedziemy sobie wołami wzdłuż rzeki Ślęca. Nawet nie ma dużo błota, ale trochę część. Pierwszy OS po błotku, a teraz będzie ciekawszy. Igor ma najtrudniej, najmniejszy rower. Największy rower. Ale dzielnie walczy. Dawaj, dawaj, Igor. MTB błotku. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. MTB musiałeś zobaczyć, jak MTB we Wrocławiu wygląda. Dobrze. Błota to jeszcze wszędzie nie widziałeś. Dawaj, wytrzymaj. I jedziemy w stronę tego toru wrotkarskiego, zobaczyć go, ten dojazdy ulicznej szybkiej. Ale ciepło dzisiaj, 6 stycznia, mamy ponad 10 stycznia. Jesteśmy przy tym wspaniałym torze za parę milionów złotych, nie wiadomo po co ten tor, ale tu będzie dla młodszych, może będę robił jakieś szkolenia na szosie jeżdżenia, bo ten 800 metrów ma ten tor. Tak, właśnie. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. Jak widać, jesteśmy na sławetnym torze wrotkarskim. Ten w środku jest tam nieczynny, bo jest zepsuty i naprawiają go. A na zewnątrz to w dzień świąteczny jakoś tłumów tu nie widać. Czy dojedzie całe 5 osób. Czyli w drugą stronę jednak. Prawą stroną jedziemy. Jedziemy po tym torze sławetnym. No jest to jakiś pomysł na to, żeby prowadzić jakieś szkolenia dla dzieciaczków na szosie. Ale to troszkę za krótko, to 800 metrów. No ale w okolicy są ścieżki rowerowe. Coś można by było popróbować. Tylko trzeba by jakiegoś instruktora zajawkowicza znaleźć. A takich ludzi we Wrocławiu to jest garstka. Ale zapraszamy. Teraz najgorsza część jazdy w Wrocławiu, czyli po ścieżkach rowerowych. Nie lubię jeździć po ścieżkach rowerowych, a wy? Ścieżki to tak słabo są. Niestety. Auta nie uważają. No jakieś ulica australijska, estońska, nie wiem jaka to jest, teraz szwedzka. Same zagraniczne. Angielska. Estońskie, na estońskie podobno są dobre lody. I gofry. Jadą ścieżki rowerowe, w Wrocławiu właśnie wyglądają tak, jedzie się ścieżką i nagle koniec ścieżki i w sumie nie wiadomo gdzie tu jechać i tak jest cały czas, więc trzeba uciekać z miasta najszybciej. Ale błoto dzisiaj zaliczyliśmy, tor wrotkarski do jazdy ulicznej, no a się też na rowerze można pojeździć, jeszcze może na skarbowcu pojeździmy na górce. Chłopaki wyglądają na wyjeżdżonych. Dojechaliśmy z powrotem po blisko 2 godzinach na skarbowcu. O proszę, tu już zmęczeni, wszyscy batoniki wcinają. Jak było generalnie? Wycieczka po nowych terenach. Ok? Dawaj Filip, jeszcze ostatnio wjazd na górkę. To udało się na górkę skarbowcu. Generalnie to by było na tyle dzisiaj, chyba, to na razie.